Hej, na początek podziękuję osobom, które w ubiegłym tygodniu wzięły udział w konkursie i parę fajnych rzeczy mi parę osób odpowiedziało. Ta osoba, która wygrywa nagrodę, będzie na dole w opisie, więc sobie zajrzyj. Konkursy będę co tydzień powtarzał, więc zaglądaj, zresztą dzisiaj też konkurs będzie. Od razu powiem, na niektóre rzeczy konkursowe, słuchajcie, nawet nie ze względu na mój wiek, ale ze względu na mój szacunek do siebie, na moje ograniczenie czasowe, ja wielu rzeczy, które opisaliście, nie będę robił. Niemniej parę rzeczy zastosuję, ale wyjdzie w trakcie. Okej, temat dzisiejszy, który tak naprawdę jest tematem, jak skutecznie wprowadzić nawyki w życie. To nawyki takie, które przeprowadzą cię do punktu, w którym chcesz być. Do tego, żebyś stał się lepszą osobą, bo zakładam, że po to oglądasz ten materiał. Oczywiście, jak chcesz się stać gorszą osobą, to się to też idealnie do tego nada. Popatrz, na przykład myjesz zęby i nie zastanawiasz się długo nad tym, czy te zęby myć, czy nie myć, bo wiesz, że jeśli tego nie będziesz robić, to w przyszłości spotka cię spora kara w postaci takiej, że albo czeka cię borowanie, albo wyrwanie zęba, albo jeszcze inne jakieś tam choroby, albo po prostu brzydko ci będzie pachnieć z ust. I to jest wystarczający powód do tego, żeby te zęby myć. I nie musiałeś wymyślać dużego, nie musiałeś dużo się okombinować, żeby stworzyć sobie nawyk mycia zębów, tylko po prostu to robisz, bo wiesz, że ciąży na tobą duża kara. Zresztą dla niektórych osób mycie zębów akurat jest przyjemnością. W takich wypadkach, gdzie pewne rzeczy są dość oczywiste, to nie potrzebujemy wysilać specjalnie swojej motywacji, kombinować, jakby tu zrobić, żeby robić to, co tak naprawdę powinieneś robić. Bo ty wiesz, co powinieneś robić, żeby stać się osobą, na jakiej ci zależy, tylko z różnych powodów się tego nie robi, bo tacy jesteśmy. Jesteśmy po prostu ludźmi. I wiemy, co powinniśmy zrobić, ale tego nie robimy. Więc ja ci powiem, co takiego zrobić, żebyś jednak ten nawyk wprowadził sobie w życie. Tylko zanim opowiem ci o tych rzeczach, to podstawa jest taka, żebyś ty w ogóle wiedział, do czego ty dążysz. Ty musisz mieć naprawdę jasno ustalone, ty musisz mieć dokładnie wyobrażenie tego, jaką ty się chcesz stać osobą. Bo w momencie, kiedy masz takie wyobrażenie, to realizacja tych nawyków staje się po prostu prostsza, bo ty masz w głowie to, że na przykład za rok od teraz chcesz na przykład wyciskać na klatkę powiedzmy 150 kg, a w tym momencie nie jesteś w stanie w ogóle podnieść sztangi. Ale powiedzmy, że poznałeś śliczną dziewczynę, która uwielbia chłopaków, którzy podnoszą 150 na klatę. I wymyśliłeś sobie, że to jest twój sposób na realizację celu. Okej, więc co teraz zrobić, żeby się zmusić do tego, żeby chodzić na przykład codziennie na siłownię, bo ty wiesz, że no bez tego raczej się nie da. Nawet jeśli się ostrzykniesz nie wiadomo jakimi substancjami, to i tak nie spowoduje, że będziesz dźwigał 150 kg. Nie ma mocy. Trzeba po prostu ćwiczyć. I trzeba chodzić na siłownię. Teraz co zrobić, żeby się zmusić? A ty powiedzmy nie znosisz tego, uważasz ludzi, którzy chodzą na siłownię, masz tam różne swoje epitety na ich określenie, więc jak to zrobić, żeby jednak zmusić się i zacząć ćwiczyć? Ja tu mówię o chodzeniu na siłownię, ale tu może być nauka języka obcego, tu może być dowolny inny sport, tu może być kwestia czytania albo pisania codziennie rozdziału książki. Nawyk, który wiesz, który powinieneś wprowadzić w życie. Może to jest nawyk taki, żeby, nie wiem, codziennie komuś powiedzieć komplement. To jest bardzo fajny nawyk. Umów się, dwie metody. Pierwsza, umów się albo z kolegą, albo z koleżanką na karę, na dotkliwą karę, pieniężną, bo to na ludzi zazwyczaj najmocniej działa. Tylko kara musi być dotkliwa. Jak jesteś nastolatkiem, dla ciebie dotkliwe może będzie 10 zł, jak jesteś studentem może 100 zł, a jeśli, nie wiem, masz firmę i zarabiasz miliony, to dla ciebie dotkliwe może będzie dopiero 10 tysięcy. 10 tysięcy za karę, jeśli nie pójdziesz codziennie na siłownię. 10 tysięcy za karę, jeśli codziennie nie przeczytasz rozdziału książki. 10 tysięcy kary, dobra, spokojnie, teraz dla nastolatków. 10 zł kary dziennie, jeśli
nie poświęcisz 30 minut dziennie na naukę języka, którego chcesz się nauczyć. Tylko po pierwsze kara musi być dotkliwa, po drugie kara musi być egzekwowana od razu. Czyli kolega, koleżanka codziennie ciebie kontroluje i pyta, czy dzisiaj byłeś na siłowni, to twoje postanowienie, powiedzmy, niech będzie na siłowni. Czy dzisiaj byłeś na siłowni? Tak? Okej. Jutro, za tydzień, za miesiąc i tak dzień po dniu. Wiesz, w zasadzie, jak zaczniesz to robić, podejrzewam, że po 10 dniach, może po 20, już nawet ta kontrola nie będzie ci potrzebna, ale człowiek jest słaby z natury. Więc po pewnym czasie chodzenia na siłownię stwierdzisz, że przestałeś robić postępy, nie będę więcej chodzić na siłownię. Ale wtedy twój kolega, słuchaj, a byłeś dzisiaj na siłowni? Nie, stuwa. I to jest właśnie kwestia tej mobilizacji. Tyle. Druga metoda. Druga metoda jest troszkę prostsza, bo tu jest bardziej troszkę inna zasada, czyli jest nagradzanie. Jak wygląda nagradzanie? Zostań przy tej siłowni. Po czymś, co jest dla ciebie nieprzyjemne, po czymś, czego nie lubisz robić, a wiesz, że powinieneś, wymyśl sobie nagrodę. I tak na przykład, po siłowni, powiedzmy, że lubisz, nie wiem, siedzieć na jacuzzi. Tylko, że jak będziesz codziennie chodził na siłownię i codziennie będziesz chodził w nagrodę, potem na jacuzzi, to myślisz, że to jacuzzi już przestanie być dla ciebie przyjemnością. To znajdź sobie taką nagrodę, która będzie dla ciebie naprawdę wartościowa. Powiedzmy, że lubisz oglądać kabarety na YouTubie. To w nagrodę za to, że poszedłeś dzisiaj na siłownię, obejrzysz sobie filmik na YouTubie. Tylko widzisz, to jest twoje pomyślenie, co to takiego ma być, żeby faktycznie ta nagroda była dla ciebie na tyle zachęcająca, żebyś nie musiał szukać wymówek, tylko tak, jak ja to zrobię, to potem dostanę taką nagrodę. Tylko nie dawaj sobie z kolei takiej nagrody, że w nagrodę zjesz pączka na przykład, bo wyjdziesz z tej siłowni, efekt może być odwrotny od zamierzonego. Zastosuj w praktyce. To są dwie absolutnie najlepsze metody. Mógłbym ci podawać listę noblistów i rozmaitych psychologów, którzy tą metodę stosują i mówią ludziom, swoim pacjentom do tego, żeby stosowali. Wierz mi, to działa. Nagroda. Najrozsądniejszy komentarz do tego, co powiedziałem, albo inne spostrzeżenie. Ta osoba, za tydzień wybiorę tą osobę, dostanie na wsparcie geniusza. To jest kamera, tu jest geniusz. Geniusz podkręca o 8% umysł, więc myślenie, jak zrealizować ten cel, pójdzie ci o wiele łatwiej, a do tego też pomaga w koncentracji i w ogóle w jaśniejszym myśleniu. Dlatego łatwiej ci będzie ten cel zrealizować. Dla trzech osób zrobimy tak, że trzy osoby dostaną geniusza na tydzień. Aha, w niedzielę w końcu opowiem o tym samochodzie, bo wiele osób mnie pyta, dlaczego narzekam na Maserati, skoro taki fajny samochód. To znaczy nie narzekam, a swoje plusy, minusy w niedzielę opowiem. Hej!